zawłada złamanym mieczem i oddziela prawdziwych królów od tyranów. O czym mówię? O matko, zagadki. Możesz powtórzyć? Włada złamanym mieczem i oddziela prawdziwych królów od tyranów. O czym mówię? Włada złamanym mieczem i oddziela prawdziwych królów od tyranów? O litości? Tak. Nie mogłem znieść widoku cierpiącej Andrasty i to litość kazała mi zakończyć jej życie. Jestem grzesznikiem, który okazuje skruchę w nadziei, że i jemu zostanie okazane współczucie. Dobra, czyli... Okej, już wiem, co musimy zrobić. Musimy odpalić na wszystkie zagadki, które są w tym pokoju. No to lecimy do następnej osoby. Trucizna dla duszy. Okrutny odpowiednik pasji. Wyrasta z miłości, aż ta zginie. O zazdrości? Mówię? O dzieciach. O zazdrości. Tak, to zazdrość doprowadziła mnie do zdrady. Byłem najpotężniejszym z generałów Alamarii. Ale w porównaniu z nią okazałem się nikim. Setki padły przed nią na kolana. Kochali ją podobnie jak stwórca. Ja też ją kochałem, ale jaki człowiek może się równać z Bogiem? Świetnie, kolejna zagadka za nami. I sprawdźmy kolejną. Ni gościem, ni złoczyńcą zwać mnie nie należy. Należy do tego miejsca, a ono do mnie należy. O czym mówię? Jak? Możesz powtórzyć? Ni gościem, ni złoczyńcą zwać mnie nie należy. Należy do tego miejsca, a ono do mnie należy. Ni gościem... Mówię. Cholera. Ni gościem, ni złoczyńcą zwać mnie nie należy. Co ma ten złoczyńca tutaj? Należy do tego miejsca, a ono do mnie należy. O czym mówię? A, o złoczyńcu, śmierci. Nie, no śmierć na pewno nie. O obcowisku? O domu? No, złoczyńca domu, no kurde, no jak to złoczyńca Fereldy. Nie, chyba o obcowisku. Nie, nie o tym mówiłem. Ups. Łożesz, ty jakiś ty brzydki. Dobra. Ty od tyłu, Claire. Dobra, to jedno spartoliłem. Lecimy dalej. Echo z krainy cieni szepce o rzeczach, które dopiero się wydarzą. Dziwna siostra myśli mieszka w nocy, znika, gdy nadchodzi świt. O czym mówię? O miłości, o księżycu, o snach, o niestrawności. O snach. Miałam sen, w którym moja córka spała na mej piersi. Sen ukazał jej życie, zdradę, która ją spotkała, śmierć. Jestem smutkiem i żalem. Jestem matką, która toczy rzewne łzy nad córką, której nie zdołała ocalić. Dobra, następna zagadka. Fajne te zagadki są, bardzo takie urozmaicają rozgrywkę. Może to nieść najmniejszy z kowronek, a najsilniejszy z ludzi nie udźwignie. O czym mówię? O zarazie, o melodii, o wierze, o kokosie? Nie no, kokoś na pewno nie. O melodii, o zarazie, o wierze. Ups. Nie, nie o tym mówiłam.
Popielne widmo. Dobra, druga spartolona zagadka. Dobra. Stałe trzy. Jak na razie raz, dwa, trzy do dwóch dla mnie. Oko za oko, ząb za ząb. Tak, kodeks Hammurabiego. Dług krwi musi zostać spłacony. O czym mówię? O zemście. Tak, mój mąż Hesarian wybrał dla Andrasty szybką śmierć. To ja go zmusiłam, by kazał ją stracić publicznie razem z jej dowódcami, aby wszyscy ujrzeli potęgę Imperium. Jestem sprawiedliwością. Jestem zemstą. Za przelaną krew można zapłacić tylko krwią. No, na pewno nie pieniędzmi? Dobra, zostało dwóch. Chyba pierwsza próba w ogóle. Kości tego świata sięgają objęć nieba. Skąpane w bieli, niczym panna młoda witająca swego wybrańca. O czym mówię? O gwiazdach, o górach, chmurach, o owcach. No na pewno nie o owcach, chyba o górach. Tak, to ja zabrałem prochy Andrasty z Tewinteru. O kości to chyba po góry. Przeniosłem je w góry na wschodzie, gdzie będzie mogła po wsze czasy spoglądać w niebo swego stwórcy. Nie mogliśmy znaleźć lepszego grobowca. Świetnie. Znowu save i bierzemy się za ostatniego. Nikt tego nie widział, ale znają to wszyscy. Lżejsze niż powietrze, ostrzejsze od miecza. Pochodzi z niczego, ale powala najsilniejsze armie. O czym mówię? O błyskawicy, o ogniu, o kobiecie, o głodzie. Pochodzi z niczego. A powala najsilniejsze armie? O błyskawicy, o ogniu, o kobiecie. Jeszcze raz. Nikt tego nie widział, ale znają to wszyscy. Lżejsze niż powietrze, ostrzejsze od miecza. Pochodzi z niczego, ale powala najsilniejsze armie. O czym mówię? Ja, kurde, nie wiem. Pochodzi z niczego. Nikt tego nie widział, ale wszyscy o tym wiedzą. O głodzie. Tak. Głód był bronią użytą przeciwko nikczemnikom z Imperium Tewinter. Stwórca rozpalił słońce, które wypaliło ziemię. Plony nie wzeszły, armie nie mogły maszerować. Wtedy otworzył niebiosa i sprawił, że popłynęła woda, zmywając ich brud. Jestem Kater, uczeń Andrasty i dowódca jej armii. Widziałem to wszystko i wiem, że Stwórca się do nas uśmiechnął. No i otworzyliśmy, fajnie. I tam ktoś stoi. Moje najdroższe dziecko. Ojciec? Dlaczego ten czysz mnie tą wizją? Śmiewasz wspomnienie mego ojca, jak jesteś. Było inaczej, ale nie wiem, że chciałbym, aby było inaczej, ale wiem, że nie żyjesz. Wiesz, że mnie nie ma i żadne modlitwy ani pragnienia nie przywrócą mnie do życia. Nie możesz już nosić żałoby, moja córko. Zapomnij o bólu i winie. Nadszedł już czas. Czeka cię długa droga. Musisz się przygotować. Zostawiam to w twoich rękach, wiem, że dokonasz wielkich rzeczy. Co dostałem? Lodowa strzała, nie. Duża okrągła tarcza, odbicie. Plus jeden do kondycji, plus do otrzymywania uzdrawiania. Srebrny pierścień, plus jeden do kondycji. Smocza łuska, łuska smoka. Ciekawe, czy jakaś różnica pomiędzy tym jest. Dobra, idziemy dalej w takim razie. Spotkaliśmy ducha naszego ojca. Bardzo fajnie jest to wszystko połączone i powiązane z sobą.
Alister? O, no, to jest coś nowego. Dobra, to ty na niego. Ty na niego. Dobra, ale ta łyn jest chyba taka trochę mocniejsza ode mnie. Jezu, dobra, zabijcie Stena najpierw. Stena chętnie zabiję. Siebie też mogę zabić. Gdzie oni są? Dobra, najpierw Alistera w tym razie. Dobra, i zostaje łyn. Cudnie. Pokonaliśmy samych siebie. Dobra, chodźcie tu. Zapiszemy grę. Bo była druga próba. Nie jestem pewien. I mamy... Cóż, wygląda na to, że naprzód prowadzi tylko jedna droga. Mamy zagadkę. Ej, widzicie te rzeczy na skraju tej ogromnej przepaści? Założę się, że do czegoś służą. Może powinienem ich dotknąć? Albo na nich stanąć? O, spójrzcie na to. Chyba nie jest dostatecznie solidne, żeby na tym stać. Ale na pewno. Aha, dobra, musimy zbudować most teraz z tych fragmentów. My też tu, kurde, trochę. Aha, to działa na tej zasadzie, że. Zobacz, podświetla się jedno, prawda? No, powiedzmy tak, podświetlamy tą postacią jedno, ale ona jest nadal niematerialna. Dopiero jak podświetlimy. O, teraz Maria, no. Czekajcie, chcę wam pokazać dobry przykład. O, tu było. Albo może, no, poczekajcie chwilę. No i co, mogę przejść już? Nie mogę. Myślę, że nie mogę. Dobra, nie łapię. Gotów. Zostawię was tutaj i jak rozkminię, to wrócę.